Pianista i kompozytor Paweł Kaczmarczyk, uznawany przez znawców za jeden z największych muzycznych talentów w Polsce, ma zaledwie 23 lata. Studiuje jeszcze w Akademii Muzycznej w Katowicach. W wieku 18 lat założył własne trio jazzowe. Występuje także w kilku znakomitych zespołach, m.in. Janusza Muniaka. Mistrz, z którym Paweł Kaczmarczyk gra od kilku lat, określa postępy swojego ucznia lakonicznie: rozwój prawidłowy. Zrezygnowałem z muzyki klasycznej, ponieważ w muzyce klasycznej trzeba było odgrywać dane partie i możliwość improwizacji tylko polegała na zmianie artykulacji, brzmienia, na dynamice, może na tempie, jakiejś interpretacji, a w muzyce jazzowej dochodzi do głosu to, że można po prostu zagrać to tak, jak się chce w danym momencie. Jest po prostu taka świeżość. Lista nagród Pawła Kaczmarczyka jest imponująca. Grand Prix na 40. Wrocławskim Festiwalu Jazzowym Jazz nad Odrą, tytuł najlepszego instrumentalisty na Jazz Juniors, nagroda za najlepszą aranżację w międzynarodowym konkursie zespołów jazzowych Junior Jazz w Czechach. W 2007 roku w rankingu muzyków Jazz Forum młody pianista zajął 4. miejsce za Tomaszem Stańką, Leszkiem Możdżerem i Januszem Muniakiem. Jest to na pewno docenienie po jakimś czasie tej ciężkiej pracy, podsumowaniem tego, co się robiło przez ostatnie lata. Jednakowoż mam świadomość, że nadal jeszcze daleka droga przede mną i na pewno nie mogę się nawet w ćwierci równać z takimi muzykami, z którymi jestem zestawiany w tych ankietach. To też nie jest sport i ktoś tam myśli, że ten muzyk dlatego, że jest tam oczko wyżej, to jest lepszy. Jest inny, każdy jest inny z nas i nie ma lepszych, gorszych. Każdy po prostu ma swoją propozycję. Kto jest bardziej kreatywny i kto pracuje cały czas, nagrywa płyty, robi nowe projekty, ten wtedy jest zauważany. Tak też było ze mną, ponieważ przez ostatnie lata cały czas coś tam starałem się robić. Myślę, że to jest główną przyczyną tego, że się pojawiłem w tych ankietach. Muzycy jazzowego tria KBD, Paweł Kaczmarczyk, Michał Barański i Paweł Dobrowolski wydali dwie autorskie płyty, obydwie znakomicie przyjęte. W 2007 roku trio nagrało płytę Audio Feeling z kompozycjami Pawła Kaczmarczyka. Album zdobył tytuł płyty roku miesięcznika Jazz Forum. Na Audio Feeling specjalnie zrezygnowałem z części solówek po to, żeby osiągnąć większą zwartość formy. I żeby ta płyta była bardziej spójna, żeby to nie była płyta pianisty, który na siłę chce pokazać, że potrafi grać, tylko żeby ludzie zwrócili bardziej uwagę na muzykę, a nie na moje możliwości techniczne, ponieważ znakomitych muzyków mamy wielu, a tak naprawdę w zespołowej grze liczy się koncepcja i idea grania. Inspiracje są rozległe bardzo. Brahms, Debussy, Ravel, Hindemith, ostatni kwartet Wayne'a Shortera, który proponuje naprawdę jazz XXI wieku. Kwestia po prostu, co człowiek poszukuje w muzyce, jakie środki chce używać, improwizując, komponując. W taką muzykę się właśnie próbuje zagłębiać i ją badać. Później próbuje to przelać na własny język, na swoje możliwości. I wychodzi to, co wychodzi. Każdy dzień to jest inne brzmienie, inne samopoczucie. Właściwie życie dyktuje obraz koncertu. Jest to proces tworzenia. Nie można tego ustalić, nie można sobie powiedzieć, że dzisiaj zagram świetny koncert i tak będzie. Po prostu będzie tak, jaki jest dzień.
to są emocje, które właściwie się nie kontroluje. Jest to jakaś próba porozumienia się z instrumentem, z członkami zespołu, wspólne tworzenie. Jest to magiczny moment, który tylko jest chyba możliwy w muzyce improwizowanej. Muzyka dla muzyka to jest sposób na życie, to jest pasja, hobby, to jest spędzanie wolnego czasu. To jest każdy dzień poświęcony na pracowanie nad sobą, bo to nie tylko jest granie, wykonywanie, to nie tylko są dźwięki, to jest polepszanie swoich zachowań w życiu, które się automatycznie przekładają na brzmienie, na sposób grania. Wydaje mi się, że jakim ktoś jest człowiekiem, w taki sam sposób gra i to słychać zawsze. Jeśli ktoś jest agresywny w życiu, więc gra też agresywnie. Jeśli ktoś jest bardziej introwertyczny, taki też ta muzyka przybiera obraz, więc ta muzyka jest taka, jaki jestem ja.